Cześć, siemanko, witam was serdecznie. W tym odcinku pokażę wam, co tam wyszło z mojego rozmnażania kolokazji Blackstem. W odcinku chyba 427 opowiadałem i pokazywałem, jak rozmnożyć tą kolokazję. Jak widzicie, wyszło dosyć sporo sadzonek. Praktycznie każda część z podzielonego kłącza wyrosła. Już tutaj brakowało mi miejsca na doniczki, to gdzie niegdzie po dwa kawałeczki, nie kłącza tylko rozłogu, po dwa kawałki wsadzałem i też powyrastały. Chyba tutaj tylko z tego co widzę, to w dwóch donicach nie wyszło. Tam jeszcze nie wyszło, a tam już coś wychodzi. Także uważam to rozmnożenie za pełen sukces. Już tak rozmnażałem nie pierwszy raz, ale właśnie chciałem wam to bardziej zobrazować. Link do tamtego filmu a propos kolokazji będzie w tym filmie na końcu, więc też zapraszam do obejrzenia. Widzicie roślinki takiej wielkości. Zabierzemy z tego fioletowego światła. Nie może złapać ostrości. Niestety tutaj atakują mi je teraz nie przędziorki, lecz mszyce. Będę musiał to wszystko spryskać. Już nie pamiętam, ile tu jest doniczek. Około 50, tak szybko licząc. Tu są takie troszkę większe, troszkę starsze. To już były oddzielone sadzonki od rośliny matecznej. Natomiast te małe wszystkie, co tutaj widzicie, to są wszystko kawałeczki rozłogów. Tutaj mogłem troszkę nawet niżej obciąć. O, tutaj jest praktycznie bulwka na wierzchu, no ale pod spodem są korzonki. Więc i tak jest dobrze. Wystarczy to tylko dogiąć i przysypać ziemią. Tutaj jeszcze korzonków nie widać. Troszkę mi tutaj liść od Junana zasłania. Znowu listek, nie chcę go obcinać. Się zrobiło dosyć ciasno. Chyba tego Junanensis po prostu tylko obrócę. A doświetlane są tym samym LEDem, co wychodzące maureli. Dobra, wróćmy do reszty kolokazji, bo to był za krótki odcinek. Pokażemy, jak tam się uchowały inne kolokazje. Tutaj mamy kolokazję Blue Hawaii. Stoi przy grzejniku. Kolokazja Black Sapphire Gecko. Dwoma liśćmi, odrostów nie ma, mało światła, rośliny są wyblakłe, ale żyją i o to chodzi. Pink China, Jack's Giant, tutaj liść praktycznie leży na grzejniku. Grzejnik jest ciepły, nic mu nie jest, jedynie od grzejnika to oberwała Xanthosoma. No niestety tak muszę blisko je ścieśniać, nawet przy grzejniku, bo nie miałbym się tutaj nawet jak poruszać. Xanthosoma limezinger, to jest Xanthosoma violaceum. Tutaj mamy kolokazję burgundystem, troszkę inna niż blackstem. Tutaj Xanthosomy sagittifolium, jedna, druga. Tutaj są małe roślinki, małe sadzonki. Tutaj mamy też Pink China. Coś mi ucięło film, także tutaj mamy Pink China, Black Sapphire Gecko kolejna. Tutaj co to będzie? Malutka Blue Hawaii. Mojito, nie wiem czy mówiłem. Illustris.
Black Beauty, Coal Miner, wszystkie na grzanej półce. Tutaj Black Ripple, Coal Miner, Colocasia Jenningsi. Z Colocasii to chyba tutaj na razie wszystko. Teacup jeszcze, przed chwilą miały prysznic. Wyżej Colocasia Aloha od naświetlacza mryga obraz. Coal Miner to z tymi wzorkami. Maui Gold, ta jaśniejsza. To jest Maui Gold, to jest Coal Miner. I tutaj mamy Colocasię. Jak ona się nazywała? Nie Blackstem, tylko zapomniałem. Dobra, tutaj White Lava. Jeszcze nie ma żadnej lawy. Tutaj na tym liściu troszkę było. Coś tu było widać. O. Fontanesi. O, przypomniałem sobie. Fontanesi. Niedługo postaram się nagrać różnicę między Colocasią Blackstem, Colocasią Fontanesi, a Colocasią Burgundistem, bo to są trzy różne odmiany. Gdzie my tu mamy jeszcze Colocasię? To chyba było wszystko. Colocasię Esculente mamy w piwnicy na sucho. Tutaj mamy Gigantea Common Strain. Ją zmroziło, poprzycinałem. To jest największy, najgrubszy egzemplarz, jaki miałem, więc posadziłem go tutaj w kanale, a niech sobie rośnie. Żyje. Bulwa nie zmarzła, bo to było wycięte razem do równego. Tyle wyszło. Już tutaj jest zaczątek kolejnego liścia, więc wyjdzie. Tutaj tak o, aby posadziłem zwykłą eskulentę. I tutaj jeszcze mamy matecznik Colocasii Blackstem. Dopiero co też podlana. A więc Colocasie u mnie się tak trzymają, tak zimują. Jak mogliście zauważyć, kolorowe odmiany, barwne, te takie szlachetniejsze, trzymam w cieple, doświetlane. Natomiast eskulenty, nawet tą ksantosomę segitifolium mógłbym zimować w piwnicy, w ciemnym pomieszczeniu, chłodnym. Ale z tego względu, że jeszcze kawałek miejsca tu jest, to niech sobie tutaj rośnie. Tak samo Gigantea może w chłodzie zimować. Aha, jeszcze tutaj nie pokazałem. Colocasia Black Magic. Eksperymentalnie przeze mnie uprawiana w wodzie. Bez podłoża. Jak widzicie, wyciągnąłem ją. Ona rosła w oczku. Tak jak rosła, wyciągnąłem ją tylko z tego koszyka i tak wcisnąłem korzonki w wodzie. I tutaj dwie malusieńkie sadzoneczki mojito. Też w wodzie, w błocie razem z tyfonodorum. Woda cieplutka, około 30 stopni, 28-30 stopni. Nie wiem, czy to widać, jak paruje. Widać, jak paruje woda. Jak się przyjrzycie, to będzie widać. Jest cieplutko. Także Colocasie się rozwijają. Była całkiem zielona. Ustała sobie pół metra dalej za roślinami, a tylko przysunąłem donicę tą do okna i już fajnie czernieje. Na tym polega właśnie ta czarna magia. Mało słońca albo świeżo wychodzące listki są zielone. Dostanie trochę słońca, robią się praktycznie czarne. No to by było na tyle a propos Colocasii. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej.